tym filmie chciałbym wszystkim, którzy wsparli utrzymania tej kolekcji w okresie zimowym, bardzo podziękować. Jestem im naprawdę ogromnie wdzięczny. Zebraliśmy niebagatelną sumę, bo ponad 12 tysięcy złotych. Udało się utrzymać tą kolekcję i można powiedzieć dzięki osobom, które wsparły finansowo całą akcję. Strat nie było wiele, proszę zobaczyć. Większość kaktusów, już uzupełniałem oczywiście te braki, które wystąpiły, ale większość kaktusów przeżyło, ma świeże przyrosty, piękne wierzchołki. To są rośliny bardzo wolno rosnące, mają kilkanaście lat, z Peru, Ekwadoru. No i byłoby ogromny żal, gdyby nie dotrwały. Będę nadal szukał miejsca dla tych kaktusów. Problem nie przestał istnieć, istnieje nadal. Zgłosiło się niewiele osób, co prawda, no ale ja rozmawiałem również z przedstawicielami uniwersytetów, którzy chętnie przejęliby kolekcję. I jedyny problem, jaki wystąpił, to ewentualne opieki nad tymi roślinami, gdzie tu miałem jakieś swoje określone warunki. Będziemy szukać dalej, znaczy ja będę szukał dalej ewentualnych biznesmenów w późniejszym okresie za granicą. I może się uda, no muszę wierzyć w to, że się uda. Jestem cały czas optymistą no cóż, na koniec bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich Facebookowiczów, wszystkie osoby, które naprawdę pozytywnie zareagowały na tą zbiórkę. Dziękuję bardzo.